Witam kolegów hodowców. Dziś nietypowa u mnie sytuacja, albo przynajmniej rzadko widywana. Sprzątam celki, przygotowuję gołębnik na przyjęcie młodzieży. Także też to trzeba zrobić. Także dzisiaj taka praca. Przygotowuję tutaj przed przyjęciem młodych gołębi. Posprzątam je, żeby miały ładnie. I będziemy przenosili tutaj młodzież. Także. Czasami też tą szufelkę trzeba w ruch uruchomić. No i elegancko. Trochę ta praca mi zajęła, ale jest wyszurane, przygotowane. Także gołębnik czeka na młode. Odnośnie właśnie sprzątania. Młodym sprzątam, odkładam je, a potem jakby nic nie rusza, niech sobie tu żyją. Na początku, żeby widzieć, jaki jest kał, czy wszystko jest w porządku. No, a potem jak się już zaaklimatyzują, to raczej nie ma takiej potrzeby, żeby im tu sprzątać. Aż do lotów po prostu mają niesprzątane. Także o, przynoszę tu pierwsze młode, wnuk szaleńca i wnuk 901, wnuk dwóch moich aspar, dwóch moich super rozpłodowców. Tak wygląda. Samiczka, wnuczka szaleńca. Niebieska. Niebieski wnuk szalonej. Raz była sparowana z innym samcem, z rudym, i to jest właśnie wnuk szalonej, czyli po córce akurat szalonej, żony szaleńca, czyli też ma dużo wspólnego. Raz była, jak mówię, sparowane były inaczej. No i mam na rozpłodzie trójkę dzieci z tych innych parowań po szalonej. I to jest właśnie po jednej z jej córek. Tu z kolei młody linia Sztol. Matka za dwa sezony miała 21 konkursów. Stara super lotniczka. Także taki bobasek. Tutaj z kolei samiczka, połączenie sztol i szaleniec i rudę. Dokładniej rzecz ujmując, jest to prawnuczka szalonej, czyli z tego samego odrębnego połączenia, co tu niebieskiego przed chwilą pokazywałem, czyli to jest już który młody z linii szaleńca. No, większość ich tu będzie z linii szaleńca. To super mi się te gołębie spisały, pokrzyżowane na moje sztole, rudę i tak dalej. O, grzecznie czekają. Przyniosłem następne dwa z gołębnika rozpłodowego. Także raz, dwa, ile mamy? 3, 6, teraz jeszcze dwa, to będzie 8. Tu jest jeden niebieski, wyszedł, ale jest z rodziny czarnych. I kolejny sztol. O. On jest z drugiej strony, ma białe piórko. Tak jak one to mają w zwyczaju. O. Tak wyglądają sztole. Także
zaczyna się gromadzenie młodych. O. Taki młodziaczek. Roczna siostra miała 10 konkursów. To może być taka potężna samiczka, bo siostra też taka potężna była. Jeszcze drugi z gniazda jest gdzieś. O, wszystko wnuczki 901 i szaleńca. To są kuzyni. I to dwójka braci. Sparowana. Z... nie, na odwrót. Brat i siostra sparowana z bratem i siostrą po prostu. Syn i córka 901 sparowana z synem i córką szaleńca. Oczywiście na krzyż. Takie wyszły. Wszystko podobne. Dwa nakrapiane. Tu z kolei sztol. Sztol razy rudy. O, także w ten sposób się tu moje młodziaki prezentują. Padła mi komórka, więc nie udało mi się wszystkich dograć. Więc dopiero teraz to mogłem na drugi dzień uczynić. Po pierwszej nocy widać, że kupy są ok. Także no, muszą się zaaklimatyzować. Tutaj mamy młodzież. Pierwsze dni na swoim. A, widać, że kupy twarde, ok, chociaż mogą być zestresowane. Ale dwa, trzy dni to się po prostu ułoży, bo na chwilę obecną to wiadomo, że mogą się stresować. Trzeba się każdemu przyjrzeć, czy nie mruży oczy. Mrużenie oczy jest jakby wskaźnikiem tego, że chce mu się pić. Dzisiaj jeszcze nie. Jutro co najwyżej będę. Musi to potrwać 2 dni. Najpierw niech same się nauczą, a jak nie, no to po prostu trzeba im potem z 2 razy pomóc. Tym, które się obijają z piciem, z jedzeniem. Muszą zgłodnieć. To się im zachce jeść. Spragnienie musi im przyjść, to będą piły i... Ale trzeba obserwować, mieć rękę na pulsie. O, tak sobie młodziaki wyglądają. Praktycznie większość samiczek. Przynajmniej taką mam nadzieję. To co na samiczki wyglądało. Tak mi się wydaje, że powinno być dość sporo samiczek. Osapczyki nie są mi do końca potrzebne. I tutaj karmimy młodeczki. Mają nasypaną karmę. O, to te maluszki cieszą oko. To jest moja drużynka. Tutaj o, jak się prezentują. Nie wiem, liczyłem, tu jest 6 czy wnuków szaleńca i wnuków 901.
Gryty i Sztole i Van Luny. Cztery moje rodziny. Częściowo ze sobą skrzyżowane, bo szaleniec z 901, gryt z 901, gryt ze Sztolem. To jest wszystko pomieszane. Także te młode tu są ze sobą mocno spokrewnione. Na właściwie jeszcze rok czy dwa, gdybym nie przynosił żadnych gołębi. Znaczy tu nie ma problemu, żeby były w pokrewieństwie, bo mogę jeszcze jakby rok, dwa, mógłbym jeszcze krzyżować. I za chwilę wszystkie moje gołębie by były z jednej rodziny, z jednego pochodzenia. Także grunt, żeby leciały, żeby się sprawdzały. I grunt, żeby nam wszystkim hodowcom przyświecało zdrowie i jak najszybciej skończyło się to, co się dzieje obecnie. O. Także można sobie z radością na młode popatrzeć. Tyle pocieszenia. Loty to nie wszystko. Po to to hodujemy, bo lubimy na nie patrzeć. O, tam jeden chyba potrzebuje wody, widzę. Taki przegląd właśnie. Widzę, że chyba coś tej wody tu widać wypiły. Bardzo nie macie, także trzeba się naprawić. Przynieść wodę. Trzeba brać się za robotę. Tam jeden mruży oczka. Trzeba się na chwilę przyjrzeć młodziakom, który mruży oczka, czy wszystkie wesoło siedzą. Jak mruży oczka, widzę wulma na żarty. Ale coś jakby chyba chciał pić. Chociaż nie, żwawo biega. Także tak tu sobie wyglądają. Jeszcze dwa tu mam. Dwa muszę jeszcze teraz przynieść. Cieszy taki widok. Nasypałem młodziakom jedzonka. Dziabają. Także elegancko. Obserwuję je, czy któryś nie chce pić. Ale chyba wszystko jest ok.
tyle, powoli do przodu. Pozdrawiam, dobry lot.